Moi drodzy, sytuacja jest taka. Chciałem nagrać film o tym, jak to podróżowałem z Portugalii do Polski. Natomiast już zanim opuściłem Portugalię, doszedłem do wniosku, że ten film nie ma sensu, bo przecież ja na Instagramie o wszystkim powiem, więc później nie będzie żadnej intrygi, nie będzie wiadomo, czym się ten film skończy, nikt tego nie obejrzy. Stwierdziłem, że film jest chyba spalony i niepotrzebny. Aż pojawił się Tomek. Tomek, który... O, ten facet rocznie robi więcej kilometrów rowerem niż wy prawdopodobnie samochodem. Tomek to bardzo skromny człowiek, więc przedstawię go. Jest zawodowym kolarzem, jest olimpijczykiem, jest elitą, można powiedzieć, światową kolarstwa. I no, co tu dużo mówić, jest jednym z niewielu chyba kolarzy zawodowych w Polsce, którzy pracują, można powiedzieć, i jeżdżą na takim, a nie innym levelu. Opowiedziałem wam o tym wszystkim na Instagramie wczoraj i poprosiłem o pytania. O pytania, które chcielibyście Tomkowi zadać. Okazało się, że tych pytań jest bardzo wiele, więc nie wydłużając już tego filmu niepotrzebnie, przechodzę powolutku do pytań. Powiem tylko, że cała historia naszej podróży również będzie. Załóżmy, że na koniec tego filmu, bo to będzie prawdopodobnie mniej istotna część tego filmu. A więc, ile najwięcej kilometrów rowerem zrobiłeś w ciągu jednego dnia? Tak naprawdę największym dystansem to jest jeden z wyścigów, czyli Mediolan San Remo. Jest to wyścig na początku roku, który sięga prawie 300 kilometrów. Tylko wyścigu jakby startu ostrego samego ścigania. Oczywiście jest później, jest też dojazd kilka kilometrów na start. Później po mecie dojazd do autobusów, więc to jest trochę ponad 300 km, więc to jest najdłuższy dystans, który przejechałem. Sam dłużej nie trenuję, więc nie na sale. W jakim wieku zacząłeś trenować? Zacząłem trenować, kiedy miałem 13 lat samotnie, w wieku 14 lat zapisałem się do klubu. W wieku 21 lat podpisałem mój pierwszy zawodowy kontrakt. Czyli dosyć szybko. Dosyć szybko, tak. Musiałeś mieć predyspozycję. Z tego tak wychodzi. Wróćmy jeszcze na chwilę do naszej podróży z, w twoim przypadku, Hiszpanii do Polski. Dlaczego zgarnąłem cię akurat z Granady? Bo wszyscy wiedzą, dlaczego jadę z Portugalii, a dlaczego w Granadzie? Długa historia. W Granadzie mieszkam już od kilku lat, od roku 2013, czyli 7 lat. Dosyć długo. Wcześniej mieszkałem we Włoszech. Bardzo mi się podoba to miasto, jeżeli chodzi o w ogóle o życie i też mam tam świetne warunki do trenowania, szczególnie w pierwszej części roku, kiedy w Polsce jest pogoda nie najlepsza, w Granadzie mogę praktycznie jeździć cały rok na rowerze. Myślę, że w przeciągu roku w Granadzie pada deszcz może 20 dni przez cały rok, więc ukształtowanie terenu, Sierra Nevada tuż obok, czyli możliwość też treningu wysokogórskiego. No i życie, lifestyle w Andaluzji to jest coś niesamowitego. Może jeszcze odnieśmy się do paru zarzutów, które widziałem w komentarzach, że ja, dziwiąc się, że akurat Tomek wsiadł do samochodu w Granadzie, ja troszkę udawałem, że tak naprawdę to wiedziałem, że tutaj do mnie tak wyjątkowy pasażer się dosiądzie, a ja robiłem z tego wszystkiego szopkę. Otóż ja ze swojej strony chcę powiedzieć, my z Tomkiem mamy wspólnego kolegę, prawda? I ten kolega powiedział, znam kolegę, który potrzebuje prawdopodobnie podwózki. I ja dostałem numer telefonu i imię, Tomek. No i tyle. Wiedziałem, że ten Tomek regularnie jeździ, dlatego że co się do niego odzywałem, to on mówi, że właśnie idzie na trening albo z treningu wraca. I tylko tyle. Więc ja naprawdę, kiedy Tomek wsiadł, zapytałem, czym się zajmuje i Tomek był troszkę zdziwiony. W zasadzie, no jak to, ty nie wiesz? A ja okazuję, no nie, ja się nie interesuję kolarstwem, ale teraz już się zacząłem interesować i teraz bym już wiedział. Natomiast naprawdę to nasze spotkanie nie było jakoś tak bardzo mocno zaplanowane. Po prostu przypadek. Spontan i przypadek. Dobra, lecimy dalej po naszych pytaniach. Dodam tylko, że właśnie przekroczyliśmy granicę francusko-niemiecką znowu fartem i nikt nas nie zatrzymał, a jesteśmy na pierwszym dosłownie parkingu, jaki tutaj przy niemieckiej autostradzie udało się znaleźć, bo chcieliśmy już na dłużej się zatrzymać, no i przy okazji dla was to nagrywamy. Lecimy dalej. Jaki jest twój rekord prędkości na rowerze?
rekord prędkości 117 km na godzinę. Pamiętam, że jak dzisiaj dochodziłem peleton za samochodem podczas wyścigu Tour de Suisse, czyli miałem trochę slipstream, tak zwanego ciągu. Ten opór powietrza jednak, jak widzisz, za samochodem jest dużo mniejszy, więc jeżeli chodzi o rower, to jest moja maksymalna zarejestrowana prędkość. Czy jeździsz samochodem? No takie dziwne pytanie, ale... Rzadko. Bardzo rzadko, ale tak, używam samochodu i jeżdżę samochodem od czasu do czasu. I co masz w garażu? Wiesz co, na co dzień jeżdżę A45, a odświętnie jeżdżę SLM 380 z 85 roku, czyli klasyk, jest to jedna z moich pasji, samochody klasyczne, więc to są dwa samochody, które na dzień dzisiejszy posiadam. Czyli miłośnik Mercedesów, można by powiedzieć. Można tak powiedzieć. A ja teraz zadam podstępne pytanie, a jaką najdłuższą trasę zrobiłeś samochodem? Stary, najdłuższą trasę jeździłem samotnie Rzym-Kraków. W czasach, kiedy mieszkałem właśnie w okolicach Rzymu we Włoszech, parokrotnie w ciągu roku przemieszczałem się z Rzymu do Krakowa, więc to było niecałe 1700 km i to była moja najdłuższa trasa do dzisiaj. No właśnie, to czekałem na to do dzisiaj, bo dzisiaj zrobiliśmy już chyba od dobę temu, bo mniej więcej dobę temu się spotkaliśmy. Tak? Nie, jeszcze 22 godziny temu się spotkaliśmy. Od tej pory na dobrą sprawę nieprzerwanie jedziemy. To jest pierwszy przystanek, gdzie nie jedziemy od tych 15 minut. Dobrze, lecimy dalej. Czym jeździsz, to już wiemy. Czy wszyscy kolarze golą nogi? Zawodowi tak. Wszyscy się pytają, dlaczego? Zawsze pojawia się to pytanie. Mhm. Jest dużo powodów. Przede wszystkim jest to bardzo przydatne podczas masażu, po etapie czy po wyścigu. Jak masz włosy i ktoś zaczyna ci jeździć rękami, to cię te włosy po prostu ciągnie. Okay. Więc to jest mało przyjemne. Również podczas upadków, kiedy czasami są frakty, które zdarzają się dosyć często, jednak skóra bez włosów dużo łatwiej się goi. Więc to są jakby dwa takie podstawowe powody praktyczne, no i ten trzeci, czyli estetyczny, ładniej noga wygląda. Ładnie się prezentujesz. Jak już jesteśmy blisko nóg, to idziemy troszkę wyżej, bo jest pytanie o męskie sprawy, a ich związek z długim przebywaniem na siodełku. Czy to jest taki mit? Mit, że może to mieć negatywny wpływ. Ja myślę, że jest zupełnie w drugą stronę. A to ja nie wiem, to ustalmy, że czy tym mitem jest, że to jest pozytywny wpływ. Okej. Ale po prostu jak jest. Nie odczuwam negatywnych wpływów długogodzinnych treningów i wyścigów godziny jazdy na rowerze, więc obalam mit, jeżeli ten mit jest negatywny. Okej, jeśli pozytywny, to niech będzie taki, jaki jest. Dobra. Lecimy dalej. Czy jak jesteś kierowcą, to wkurzają cię rowerzyści? Wiesz co, nie. Pewnie dlatego, że sam jestem rowerzystą, dlatego mam do nich jakby większy respekt, bo jest sprawą oczywistą, że skoro ty chcesz być respektowany przez kierowców, kiedy wcielasz się w rolę kierowców, powinieneś też dać przykład i też respektować rowerzystów, więc na pewno to ma duży wpływ fakt, że jestem kolarzem zawodowym, ale tak, mam duży respekt do wszystkich, którzy poruszają się, czy motocyklem, do wszystkich użytkowników generalnie drogi. Dwa pytania dietetyczno-żywieniowe. Pierwsze, czy ty prowadzisz ścisłą dietę? A drugie, czy jeśli ktoś ma wyraźną nadwagę, to czy jazda na rowerze jest dobrą drogą do tego, aby się pozbyć zbędnych kilogramów? Wiesz co, tak, jak najbardziej. Wszystkie sporty wydolnościowo-wytrzymałościowe to są sporty, tak naprawdę wysiłki cardio, kiedy spalamy najwięcej kalorii i sporty, dzięki którym można łatwo zrzucić wagę, także jak najbardziej polecam, jeżeli kogoś celem jest zbicie wagi. Jeżeli chodzi o dietę, nie mam jakiejś drastycznej diety, generalnie zapotrzebowanie kaloryczne jest bardzo dużo, więc muszę jeść dosyć dużo podczas takich okresów startowo-treningowych. Staram się jeść zdrowo, więc po prostu zdrowo się odżywiać i... To jest klucz. To jest klucz.
Wróćmy jeszcze na chwilę do Granady, Hiszpanii i aktualnej sytuacji z COVID-em, bo zostałeś w tamtym regionie zamknięty na 7 tygodni w domu. Jednocześnie musisz być zawsze gotowy do wyścigu i musisz utrzymać formę. Codziennie, nie wiem czy nie powiedziałeś jeszcze chyba nawet w tym filmie, ale codziennie z tego co rozmawialiśmy ćwiczysz od 2 do 6 nawet godzin. Jak zdołałeś utrzymać formę i czy zdołałeś utrzymać formę? Nie zdołałem utrzymać formy, niestety formy nie zdołałem utrzymać. Starałem się ją podtrzymać, czy w jakiś sposób podtrzymać aktywność w tym okresie 7 tygodni, kiedy nie można było wychodzić z domu. Jeździłem na trenerze, praktycznie jeden dzień trenowałem, jeden dzień odpoczywałem, wysiłki nie przekraczające 2 godzin, więc co najmniej miałem sesji treningowych 3-4 tygodniowo, więc no jak trenerze nigdy nie zastąpi prawdziwego treningu na szosie, przede wszystkim jeżeli chodzi o objętość, ale był to jakiś sposób po prostu, żeby bardziej chyba nie zwariować niż utrzymać formę czy ją budować. Rozumiem. Kolejne pytanie, sprzęt czy noga, a ja dodam czy głowa? Myślę, że dodajesz chyba najważniejszy czynnik. Oczywiście sprzęt jest ważny. Na topowym poziomie wszyscy się ścigają na topowym sprzęcie, więc te szanse są automatycznie wyrównane. Jeżeli chodzi o treningi, tak samo teraz, odkąd trenujemy z pomiarem mocy, wszystkie treningi są bardzo kontrolowane, można dobrze wszystko wymierzyć dokładnie, móc strzelić się dobrze też z formą, jeżeli chodzi o konkretną imprezę czy o konkretny swój cel. No i tak powiedziałeś, żeby to wszystkie te dwie składowe przyniosły jakiś efekt, musi do tego dojść twoja głowa, czyli strona mentalna, jeżeli chodzi o sport zawodowy, myślę, że to jest bardzo, bardzo duża część, jeżeli chcesz odnieść sukces. Czy jak ty powiesz, jakim rowerem jeździsz, to fani kolarstwa będą wiedzieli, co to jest? Czy jeździsz jakimś kompletnie kosmicznym, niedostępnym dla zwykłego kolarza modelem i ile on kosztuje? Wiesz co, nie. Wszyscy zawodowcy jeżdżą na rowerach, każdy śmiertelnik może taki rower nabyć, więc może poza rowerami czasowymi, gdzie każdy ma tam dopasowaną swoją pozycję i również na tym, na rowerze, którym się ścigam, to jest moja pozycja, ale to jest jakby dopasowane poprzez podniesienie, przesunięcie do przodu, do tyłu siodełka, obniżenie kierownicy, ale taki rower na takich samych komponentach, nawet w takim samym malowaniu można taki rower zakupić, więc nie ma z tym żadnego problemu. Nasze rowery to jest oscylują około między 35-45 tysięcy złotych, w zależności czy to jest rower aero, rower na góry, czy rower na dojazdy indywidualnej na czas. Pytanie takie trochę tajemnicze, ale ty będziesz wiedział, bo widocznie wie też ten, kto to pytanie zadaje. Ile watów max i jakie FTP? Maksymalny pik, jaki udało mi się kiedykolwiek wykręcić, to było 1550 watów, a jakie FTP to pozostawię tajemnicy. Rozumiem. A jeszcze było pytanie, teraz akurat nie widzę, ale też chyba powiązane z tym tematycznie, więc od razu zadam, jaki jest twój rytm bicia serca w spoczynku? Wiesz, to też zależy od przygotowań, ale kiedy jestem w dobrej formie, około 40 uderzeń na sekundę. Udało mi się zejść poniżej 30, ale wtedy akurat byłem już przemęczony. Ale to jest około 40, między 40 a 45 najczęściej. To jest takie pytanie, na które nie musisz odpowiadać oczywiście, ale ono się powtarza już po raz któryś. Co jeśli w trakcie wyścigu złapie nagła potrzeba fizjologiczna? Czy zawodowcy mają na to swoje sposoby? Czy po prostu... Oczywiście, że mają. Muszą mieć. Czyli i na tym kończymy odpowiedź? Nie, mogę odpowiedzieć. Podczas wyścigu, podczas tego etapu jest tyle wolnych jakby momentów czy chwil, kiedy możesz się zatrzymać i po prostu taką potrzebę załatwić, więc nie ma z tym żadnego problemu. Jeżeli to się dzieje na ostatnich kilometrach, też myślę, że każdy zawodowiec umie załatwić swoją potrzebę w locie, czyli z rowera, więc mamy takie
Da się to zrobić i nie ma z tym żadnego problemu. Trenujesz na najwyższych obrotach i jeździsz na najwyższych obrotach. Jakie są twoje choroby zawodowe, właściwie twojej grupy zawodowej, prawda? No bo ktoś pytał wcześniej już o ustawienie na rowerze i konsekwencje w postaci obciążenia kręgosłupa na przykład, czy też choroby serca, czy właściwie odwrotnie, serce jest zdrowe jak nigdy, jak to jest? Wiesz co, ja jeżeli chodzi o moje zdrowie, tak naprawdę jedyna rzecz, która mi dokucza, czy zaczyna dokuczać z biegiem lat, to jest trochę właśnie kręgosłup, szczególnie lędźwiowy odcinek kręgosłupa. A jeżeli chodzi o resztę, to ja się czuję dużo bardziej fit, dużo bardziej zdrowo, kiedy spotykam moich rówieśników ze szkoły podstawowej. Mhm. Nie wiem, widzę... Bardzo często widzę już po prostu starszych ludzi, którzy nie mogą się niektórzy nawet swobodnie poruszać, więc ja się bardzo cieszę, że zdecydowałem się na taki styl życia, bo to się stało jakby też sposobem na życie, moją pracą, ale też sposobem na życie i że zdecydowałem się na uprawianie sportu i na aktywne życie, także ja myślę, że jak najbardziej to przemawia tylko na moją korzyść. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy zadawali pytania. A my tymczasem jedziemy dalej. Ja tylko powiem na koniec, że w filmie będzie też o przygotowywaniu kawy, bo tym Tomek mnie też bardzo mocno zaskoczył. Opowieść o tej podróży zacznę od początku, czyli od wyjazdu z Algarve. Zobaczysz tu miks moich nagrań z jazdy, które pokazuję dopiero teraz, oraz kilku nagrań, które być może już widziałeś na moim Instagramie. A jeśli nie wiedziałeś, to przy okazji serdecznie zapraszam na mój profil. Link znajdziesz w opisie. Kilka osób pytało mnie, ile taki kamper pali. Oto wynik z komputera. Przy 100 na godzinę na tempomacie widzimy około 9,3 litra na 100 km. Taka prowizoryczna budka na autostradzie tuż przed mostem rozdzielającym Hiszpanię i Portugalię. Taka prowizoryczna budka... Podjechałem na granicę, otworzyłem szybę, a pan się na mnie rzucił, żebym go nie zakaził, broń Boże, żebym zamknął, więc przez taką szparkę musiałem podawać dokumenty. Dostałem też dokument, który pozwoli mi jechać przez Hiszpanię i Francję, więc wygląda na to, że granice są jak najbardziej przyjezdne. Jest tylko jeden problem, otóż w Hiszpanii planowałem spotkać się z kolegą, którego chciałem też zabrać do Polski. A na dokumencie wjazdowym mam podaną liczbę osób na pokładzie 1. Więc dopytałem od razu, zanim minąłem, jeszcze wycofałem, panika znowu, co ten facet od nich chce. Zapytałem, jak to jest, jak wjeżdża jedna osoba, wyjeżdżają dwie osoby, czy to jest dla nich problem. Powiedzieli, nie, nie ma takiej możliwości. No i teraz nie wiem, próbować, nie próbować, ryzyk, fizyk. Co będzie na drugiej granicy, po drugiej stronie? No właśnie, bo jak dopytałem, to powiedzieli mi, że jak jedna osoba wjeżdża, to jedna też musi wyjechać. Oczywiście ostatecznie postanowiliśmy z moim przyszłym pasażerem, że podejmujemy ryzyko i jadę po niego. W Hiszpanii był mały ruch na drogach, bo wciąż nie wolno tam podróżować pomiędzy regionami, a przekornych wyłapuje się na autostradach takimi oto blokadami. Zwróćcie uwagę na faceta za ostatnim autem. W rękach ma kolczatkę gotową do rzucenia pod koła. Ostatecznie dotarłem do Granady, gdzie mieszka Tomek, a jak już odkryłem, kim jest, to postanowiłem przeprowadzić wywiad. Niestety, albo stety, tak dobrze nam się rozmawiało, że zrobiło się za ciemno i postanowiliśmy to powtórzyć następnego dnia, przy okazji zadając pytania, które wy zadaliście na Instastory. Efekty tego nagrania już widziałeś. Zmieniając się za kółkiem, dotarliśmy z duszą na ramieniu do francuskiej granicy, licząc na to, że nikt nie zapyta o kwitek, na którym widać, że wjechała tylko jedna osoba. Było nawet lepiej, nikt nas nawet nie zatrzymał do kontroli. Jechaliśmy całą noc, a nad ranem, kilka kilometrów od niemieckiej granicy, Francuzi zgarnęli nas do kontroli. Zajrzeli nawet do lodówki. Z tyłu też kolejne auto. Słyszałem.
Budzili się. Chyba nie? Najprawdopodobniej. No, sytuacja jest taka, że zatrzymali nas tylko po to, żeby pogadać o tym, skąd jedziemy, dokąd jedziemy i czy wieziemy jakiś porto. Przyznałem się, że wieziemy. A i czy 10 tysięcy euro. No cóż, akurat byliśmy w tym, na śniadaniu, więc poszło. No i wreszcie niemiecka granica, którą przejechaliśmy podobnie jak inne, ale na szwarciarze, nie zatrzymując się. Wiecie, ostatnia rzecz, której się spodziewałem jadąc w kamperze, to że pojawi się tutaj 16-składnikowy zestaw do robienia kawy z wagą włącznie, która pokazuje bardzo dokładnie proporcje pomiędzy wodą a kawą, bo kawa to nie jest takie o, zalał i pijesz, tylko trzeba przy tym trochę poczarować, prawda? Dokładnie, stary. Można jedną i tą samą kawę zaparzyć na 200 różnych sposobów i ona za każdym razem będzie smakować inaczej, więc... Dobrze. Dzisiaj robisz kawę numer 192, czy ta twoja ulubiona numer 1? Moja ulubiona number one. Dopiero pierwsza dzisiaj, to jest dla mnie niespotykane, żeby o tej godzinie jeszcze nie mieć organizmu nasyconego kofeiną. Normalnie o tej porze już mam za sobą przynajmniej 2 espresso i jedną taką kawę filtrowaną, więc... To wszystko dlatego, że ten dzień w sumie nie wiadomo kiedy się zaczął. Nie wiadomo kiedy się skończy. Skończył się dopiero o 2 w nocy, kiedy dotarliśmy do Krakowa. Każda, nawet najdłuższa podróż, wcześniej czy później się kończy. Chcieliśmy na koniec przeprosić, że po polskiej stronie granicy nie odzywaliśmy się, bo byliśmy już po prostu zmęczeni, ale chcieliśmy tu na koniec podziękować. Podziękować za to, że obserwowaliście nas, byliście z nami przez całe te 3,5 tysiąca kilometrów. Dokładnie, dzięki wielkie. I podziękować za wszystkie rady dobre, których nam udzieliliście. Między innymi rada właśnie odnośnie przekroczenia polskiej granicy, bo udało się to zrobić bez żadnej praktycznie kolejki, więc rzeczywiście jazda przez Görlitz była dobrym pomysłem. No i chciałem podziękować Tomek tobie, bo ciężko by było mi przejechać, widzisz sami jak ja wyglądam. To już naprawdę taki stopień zmęczenia. Dobrze, że mogliśmy tę podróż podzielić na pół. Dokładnie. I jeszcze raz dziękujemy i do zobaczenia w kolejnych filmach. Wszystkiego dobrego, cześć! Dzień.